Hej, siemanko, z tej strony Gigantus. Witam Was w 17 odcinku Karierki Leeds. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy mecze takie jak Southampton, Derby, Leicester i Chelsea. Więc przechodzimy szybko do taktyki na mecz Southampton. Hadžikić, Taylor, Heinz, Rekik, Byram, Murphy, Mouvot, Rüdiger, Nouri, Traore i Ruben. Zgłaszamy zespół. Zespoły przeprowadzają rozgrzewkę i za chwilę przeprowadzimy rozmowę motywacyjną i ruszamy w tym odcinku po trzy zwycięstwa, mam nadzieję. Kontynuujmy. Tak jest. Instrukcja, rozmowa motywacyjna. Dalej, panowie, jesteśmy faworytami. Moim zdaniem potraficie grać znacznie lepiej. Wy też. A ty, Ruben, po ostatnim meczu to w ogóle taką kaszanę odwaliłeś, że masakra. Davis. Zespół Southampton od razu zaczął napierać na nas. Czyli oni chcą wygrać. I już trzy strzały oddali. My na razie żadnego. Luke Murphy od razu dostał żółtą kartkę. No super, rewelka. Pokażcie więcej zaangażowania, im krzyknę. O, daliśmy strzał. Pierwszy i to celny. Cedric Grigori dostaje żółtą kartkę. 23 minuta i 20 sekunda i czas jakoś wolno leci. Czyli coś się dzieje. Heinz, rzut wolny. I akcja Leeds, Taylor. Rüdiger. Świetnie do Murphy'ego, Murphy do Byrama. Czy Byram będzie wrzucał? Tak jest, wrzuca. Ale Southampton wybijają zawodnicy z pola karnego. Mouvot. Murphy. Świetnie do Byrama, utrzymał się przy piłce, ten do Traore, Traore do Rüdigera, Taylor. Taylor, czy pokusi się o strzał? Nie. Traore, świetnie do Byrama, Byram prosto w bramkarza, a na bramce stoi Foster. Rzut rożny dla Leeds. Traore. Traore wrzuca, ale niestety obrońcy wybijają na rzut autowy. To zrobimy, jest dobrze, mamy akcję, zażądamy więcej. Zażądamy więcej, a tu Southampton atakuje nas. 7 strzałów oddalimy, tylko 3. Tak, grajcie tak dalej, a możecie wygrać ten mecz, zgadza się. No i zaczynamy drugą połówkę meczu. Byram. Mouvot. Świetnie do Taylora, ale menadżer zakończył tą akcję. Ryan Bertrand na spalonym. Nie mogę jeszcze nic krzyknąć, ponieważ... Dominik Heinz, ponieważ w ostatnich minutach tamtej połowy krzyknęliśmy. Co krzykniemy? Zachęćmy po prostu. Zobaczymy, jakim to wyjdzie. 6 do 8 w strzałach, 60 minuta jest 0-0. Niby dobry rezultat, ale nie do końca, ponieważ Southampton zajmuje, mowa żółta kartka Southampton zajmuje 19 miejsce w tabeli, więc nie powinniśmy mieć żadnych problemów z pokonaniem takiego zespołu. A tu są problemy i to duże. Mowa zejdzie, Fulton wejdzie. Dallas za... Rüdiger dobrze. Gdzie jest Rony Lopez? Rony Lopez wejdzie za Nauriego i za Traore, by wypadało kogoś wpuścić, wejdzie Dallas. I takim oto składem zakończymy ten mecz. Zażądaj więcej, jeszcze krzykniemy. Jest akcja Leeds, ale szybko Rodriguez przyjmuje piłkę.
I idzie sam. Jest akcja. Oj, nasz zawodnik. Myślałem, że przejmie Rodriguez sam. I dobrze interweniuje nasz bramkarz, asekuruje go obrońca. Rzut rożny dla Southampton. Cedric Grigori wykonuje rzut rożny. Ciekawe, czy Harry Potter do niego dołączy. Jest 0-0. Panowie, parcie do przodu, nie ma chuja we wsi. Ciśnijcie. Chcę wygrać ten mecz. Remis nic nam nie daje, jest rzut rożny. Rzut rożny, ale Foster łapie. Wybija piłkę w sposób bardzo śmieszny, ale niestety obrońcy nie popełniają błędu. Ale błąd mógł popełnić pomocnik. Niestety mecz kończy się rezultatem 0 do 0. Oczywiście zagraliście dziś poniżej oczekiwań, no bo co jak co, ale z takim zespołem jak Southampton to powinniśmy wygrywać. A teraz widzimy się na meczu z... Jesteśmy na meczu z Derby Country na wyjeździe, a oto skład na ten mecz. Hadzikic, Taylor, Heinz, Rekik, Byram, Cook, Mouwot, Rudiger, Nauri, Traore i Ruben. Jeszcze chciałem zobaczyć, czy oprócz Cooka może ktoś inny grać. Tak, Fulton wejdzie. Fulton jest zdecydowanie lepszym graczem od Cooka. I zgłaszamy taki zespół. Tylko zmieniłem, wróciłem do ustawienia, tylko że napastnika wziąłem jako klasyczny napastnik, a ofensywnego pomocnika, czyli Nauriego, zostawiłem jako K10, czyli klasyczna dziesiątka. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak nie, to powrócę do wysuniętego rozgrywającego, tak jak było na początku. Ale zaczynamy mecz Derby Country. Weinmann. No, Mouwot świetnie interweniuje. Christie. Hendricks. Christie. No i mamy piłkę. Rudiger. Świetne podanie do Rubena. Ruben. Przerzucenie do Traore. Traore pędzi z piłką i niestety tracimy ją. Nie, Traore. Aj, złe podanie i kontra. Kontra Derby County. Weimann. Czy będzie 1-0? Tak. Iago Dias strzela nam bramkę w pierwszej minucie meczu. Coś niesamowitego. Pierwsza minuta i od razu stracić bramkę. Iago Dias na spalonym. Aks Mouwot na spalonym. Bertrand Traoré na spalonym, czyli akcja toczy się pod naszym polem karnym teraz. Martin. Świetne podanie i będzie 2-0. Nie, Hadzikic broni. Świetnie broni Hadzikic, a my nie możemy oddać strzału. Jest 5-0 w strzałach. No, niebywałe. Niebywałe, nie idzie nam. Nie idzie nam. Jest Traoré. Traore do Nauriego, Nauri do Byrama, Byram do Traore i Ruben i bramka! 1-1, Marco Ruben strzela w 25 minucie bramkę na 1-1 i to jest pierwszy nasz strzał i celny. Już 3 strzały oddaliśmy, z czego 4, 2 celne. No to już się zapowiada, że oni zakumali, o co mi chodzi, i cisną. Zażądamy więcej, ale niestety rzut wolny dla Derby Country, ale na Cyrus Christie na spalonym. To było wielkie szczęście w tej sytuacji. Grajcie tak dalej, a możecie wygrać ten mecz. I raczej chciałbym, żebyście wygrali, więc cisnąć. Nauri. Ruben.
koszmarne podanie do Mouwata. Jest akcja Carson, ale dla Derby Country jest przyjęcie Nauri, Ruben. Traore ze swoją szybkością podbiegł do piłki, Rüdiger wrzuca, ale przeleciała wszystkich, a na szczęście Ruben odgrywa do Traora, jest 2-1. Zaczynamy kolejną akcję, tym razem Derby Country, Jago Diaz. I znowu przejmujemy piłkę, koszmarne podanie, tylko żeby się nasi obrońcy nie pomylili, Rüdiger. Fulton świetnie wypuścił Rubena. Ruben czy poda? Tak, podał do Byrama, ale niestety dwóch obrońców odebrało mu piłkę i jest kontra. Martin. I niepilnowany Wajman i jest 2-2. Nic się nie dzieje, żadnej akcji nie ma, jest akcja z Derby Country, niestety, na szczęście my przejmujemy, Nauri, świetnie, Traore, ale obok bramki. Jeszcze zażądamy więcej akcji, Ruben, oddaj piłkę, nie, wyłuskali mu piłkę i jest akcja Derby Country. Na szczęście nasz obrońca interweniował i mamy piłkę. Byram, Traore, Ruben, świetne zagranie, Rüdiger, ale Carson świetnie broni. Rzut rożny, Mouwot. Mouwot wykonuje rzut rożny i jest bramka, Nauri strzela na 3-2. Coś niesamowitego, kibice szaleją na trybunach i Leeds w tym momencie awansuje na 8. pozycję w tabeli. Bertrand Traore na spalonym. Mają Charlie Taylor, czego żółtą kartkę on łapie. Jest 75. minuta meczu, czas na zmiany. Kto tutaj? Alex Mouwot. Wejdziesz Lopez za Mouwota. Fulton to samo. Czy mamy kogoś? No dobra. Murphy, wejdziesz. I jeszcze kto? I Bertrand Traore. No to wiadomo, że Stuart Dallas wejdzie za jego na jego miejsce. No i oto trzy zmiany w 75. minucie meczu. I takim oto składem zakończymy ten mecz. Mam nadzieję, że zwycięski. Leeds awansuje na 7. miejsce w tabeli. Dlaczego? Bo West Bromwich wygrywa z Aston Villą 2-1. A oto akcja Derby Country. Jest Charlie Taylor odbiera. Ale co za zagranie. Jaka pomyłka, na szczęście. Nasi obrońcy interweniują. Asekurują naszego lewego obrońcę. Ruben. Nauri. Rüdiger. Charlie Taylor. I prosto w bramkarza. Rzut z autu na wysokości pola karnego Derby Country. Lopez świetnie przytrzymuje piłkę i jest rzut z autu dla nas. Czy będzie kontra? Nie będzie kontry. Rzut z autu dla naszego zespołu. Nauri, Murphy. Kiepskie zagranie, ale no zobaczymy. Jest świetna interwencja Rekika. Ruben. I koniec meczu. Leeds wygrywa 3-2 z Derby Country. Jest bardzo dobrze. Przejdźmy do podsumowania. Owszem, jestem zadowolony. I w tym momencie zajmujemy 7. miejsce w tabeli. Wyprzedzamy Aston Villa, która przegrała z West Bromem. A West Brom, które miejsce zajmuje? 12. Bardzo dobrze. I teraz będziemy grali o 3 punkty znowu i na ten mecz was zapraszam z Leicester. Jesteśmy na meczu z Leicester City, a oto skład. Hadzikic, Taylor, Rekik, Heinz, Byram, Fulton, Mouwot, Rony Lopez, Rüdiger, Traore i
Ruben. Zobaczymy, jak zadziała ta taktyka, ponieważ ją sprawdzałem na innym zespole w innej lidze. A jak tu zadziała? To się okaże. No, Leeds jest faworytem. Instrukcje, rozmowy dotyczące. Dalej, panowie. Chcę zobaczyć, na co was stać. Tak, wierzę. Moim zdaniem potraficie. Moim też. I rozpoczynamy mecz z Leicester City. Mówot. Lopez. Ruben. I Ruben faulowany przez Roberta Harta. Rzut wolny będzie wykonywał Mówot. Czy będzie centrował? Nie, krótkie rozegranie. Rekika. I Rekika słabo zagrywa, ale Mówot ma piłkę. Rudiger, ale nie dochodzi piłka do żadnego z naszych zawodników i jest kontra strony Leicester City. Jest 1 do 0 w pierwszej minucie meczu. To ze. Od razu zażądamy więcej. Już Manchester United prowadzi 2 do 1. Norwich, o, widzę, że my wzięliśmy się do roboty. 35. minuta meczu. A my jeszcze ich zachęćmy. Może coś z tego wyniknie. Leeds, Leicester City. 8 do 7 w strzałach. My oddaliśmy 5 celnych. Już 9 do 7 w strzałach. Oddaliśmy 10 strzałów. Tak, gdzie macie ambicje? Powinniście cisnąć ich, a nie bawicie się w kotka i myszkę. Czy mogę krzyknąć? Nie, bo wtedy zachęciłem. Więc jedziemy tak jak teraz. Byram świetnie zastawił, ale kiepskie podanie i hadzikić na posterunku. Na razie jest kiepsko, bo mamy strzały, nie mamy bramek. Asertywnie i zażądaj więcej. No, zawodnicy są już zmęczeni. Jay Fulton, na przykład taki. Już go tutaj zmieniamy. Nauri wejdzie za Lopeza. I Cook wejdzie za Mowata. I zatwierdzamy. I ciśniemy. Bym coś krzyknął, ale nie mogę. 18 do 10 w strzałach. I my nie potrafimy strzelić bramki. To się nazywa gra. Jeszcze zażądaj więcej. 21 do 10 w strzałach. Jest 1 do 0 dla Zabieram żółta kartka. 77 minuta meczu. No nie ma nic innego jak parcie do przodu. Panowie. No Zabieram. Do Hańca. Hańc do Malfiego. Świetne zagranie i czy będzie tak? Ruben strzela bramkę na 1 do 1. 22 strzały musieli oddać, żeby strzelić jedną, jedyną bramkę. To się nazywa zespół i jego skuteczność. Jest przejęcie Murphy. Traore. Traore. Ruben. Ruben. Nauri. I nie ma bramki. Panowie, parcie do przodu. Jeszcze raz. Może coś z tego wyniknie. 24 do 12 w strzałach. No tego jeszcze nie miałem. Jednak ta taktyka z Danii jest bardzo dobra. Jest akcja. Jest akcja naszego zespołu. No ale niestety słabe podanie i teraz akcja
Leicester nie przerwa na Murphy. Nauri. Kurde, Traore, dlaczego nie trafiłeś? Nauri. Podanie. Znaczy, rzut rożny wykonywał. Świetne podanie do Cooka. Cook do Nauriego. Nauri do. Chciał do Bernarda Traore. Murphy. Do Byrama. Byram, ale wybijałem na rzut autowy. Piłkę gracze Leicester City. Znowu. Akcja trwa dalej. Czy będzie bramka? Oj, minimalnie obok Ruben. Jest 1 do 1 i chyba takim rezultatem skończy się ten mecz. Manchester United prowadzi 3 do 2 z Derby Country. No nic. Nie jest źle. Ruben. Aj, 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 aj. I 1 do 1 takim rezultatem kończy się ten mecz. Oczywiście zagraliście dzisiaj poniżej oczekiwań. Oczywiście zamierzam pozostać optymistą, ponieważ zajmujemy w tym momencie po 17 kolejkach 8 miejsce z dorobkiem 25 punktów. I jest mega dobrze. I teraz zapraszam Was na ostatni mecz tego odcinka z Chelsea Londyn na wyjeździe. Jesteśmy na meczu wyjazdowym z Chelsea, a oto skład. Spróbujemy zagrać tym samym składem, co w poprzednim meczu. Hadzikic, Taylor, Rekik, Heinz, Byram, Onoma, Mouwot, Nauri, Rüdiger, Dallas i Ruben. Znaczy nie tym samym składem, tylko tym samym, tą samą taktyką. Głos zespół. Bo chcę ją sprawdzić teraz lepszym przeciwnikiem, jak będzie funkcjonowała, bo ze słabszym przeciwnikiem brak było skuteczności, ale 26 strzałów oddanych to jest dużo. No umurowanym faworytem tu jest oczywiście Chelsea, więc zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało u nas. Takim oto zespołem. Rozpoczynamy mecz. Leje deszcz, więc możemy tu coś może ugrać. Młot. Ale kiepskie zagranie. No i na razie czwarta minuta, nic się nie dzieje. Poza tym, że większe posiadanie piłki ma... No i czyli teraz żółta kartka. Większe posiadanie piłki ma Chelsea, czyli Chelsea przeważa. Młot. Onoma, Dallas, Nauri, Courtois, Roland, słupek, no i nie ma bramki, świetnie. Zażądajmy więcej. Dallas do... Aj, 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 aj. No, szkoda, że nie weszła ta bramka. No, ale są szanse, czyli ta taktyka jest... Działa. Na meczach wyjazdowych nawet zachęćmy teraz. Rüdiger na spalonym. Rzut z autu dla Chelsea. I tu będzie bramka zapewne. Tak, Roland strzela nam bramkę. Diego Roland w 27 minucie wyprowadza Chelsea na prowadzenie. No ale co z tego? Teraz my mamy sytuację. Rüdiger, Nauri, jest, ale Courtois świetnie broni. Carlos Mena i czyżby kontra nie? Rekik. Nauri. Świetna wrzutka Mene, Carlos Mene. Oj, co zrobił Rekik? Przepuścił piłkę. Hazard. Jeden Hazard Klasen i niestety, ale chyba druga bramka wisi w powietrzu. Tak jest. Wybijają nasi zawodnicy. Ruben.
Panama, Nauri. Byram. Dlaczego akcję zakończył menadżer? Przecież to była akcja pod polem karnym Chelsea. Hadzikić. Hadzikić. Mówot. Świetne zagranie do Rudiger. Oj, zażądaj więcej. I nadal 1-0. Jest akcja za akcję. O, i akcja chyba bramkowa. Nie, bronimy się. Tak, jednak tak. Roland znowu strzela nam bramkę. 2-0 w 39 minucie meczu. Na razie nic nie krzyczymy. Jest akcja Chelsea. Mane. Hazard. I Roland idzie po hat-tryka. A nie, jednak nasi obrońcy czujnie. No i koniec pierwszej połowy. Drugiej połowy chcę zobaczyć lepszą grę oczywiście. I od razu zmianę dokonamy, ponieważ może nie Onomak, ale Stewart Dallas, nie. Lopeza wpuścimy za Nauriego. I Murphy'ego za Onomacha. Rozpoczynamy drugą połówkę meczu. To było do przewidzenia, że przegramy ten mecz, ale ta taktyka uwiadamia zawodników jest dobra. Lopez, Roland, Hazard. Hazard i będzie 3-0? Nie, jeszcze nie. Niestety Fabregas, brak skuteczności. 16 do 2 strzałach dla Chelsea. No to już pokażcie więcej zaangażowania, krzyknę im. I Chelsea nadal nas ciśnie. Hazard. Ale Byram odbiera mu piłkę. No co z tego, jak Azpilicueta od razu przejmuje ją. Klassen. Oscar. Roland. Świetne zagranie, ale się nie zrozumieli. Taylor przy piłce, ale tylko na chwilkę. Oscar wjeżdża w pole karne, ale bramka staje mu, czyli Hadzikić, na drodze. Zakończmy. No i Mario Fernandez. Akcja znowu Chelsea. Chelsea ciśnie nas. Taylor. No i co tu więcej gadać? Kolejna akcja i Roland. Tak, hat-trick. Błąd Byrama. Jego Roland strzela trzecią bramkę i trzecią. I trafia hat-tricka nieklasycznego. Zażądaj więcej, jeszcze tam powiem. I niech cisną. Przynajmniej honorową bramkę. Dallas. Mouvot. Taylor. Mówot. Murphy. Rudiger. Oj, i Lopez na spalonym. 18 do 5. 18 do 6 w bramkach. To nie dziwne, że przegrywamy 3 do 0. Dominik Heinze, żółta kartka. 72 minuta. Już 75. 6. 7. 20 do 6 w strzałach. Chelsea przeważa i to tak, że jest to widoczne i ja już myślałem, że jest 4 do 0, ponieważ piłka odbiła się od poprzeczki i zakozłowała na linii pola karnego. 23 do 6 strzałów, 24 do 6. Niech sędzia już kończy ten mecz i oszczędzi męki na moim piłkarzu. Bronimy się całym praktycznie zespołem. Nie mamy żadnej akcji. Kolejna akcja Chelsea. Oni jak napędzeni. Jadą. Tak, i 4-0. Pedro strzela na bramkę na 4-0 w 88 minucie meczu. No niestety. Ale na taki zespół jak Chelsea trzeba mieć lepszych zawodników do każdej taktyki. Niestety mecz zakończy się takim rezultatem. Ale to było do przewidzenia i z takimi zespołami ja wiedziałem, że przegram. I koniec. 4 do 0.
No jestem rozczarowany, bo chciałem mniej przegrać. A teraz na zakończenie tego odcinka zobaczmy kalendarz i podsumujmy. Southampton 0-0, Derby 3-2, Leicester 1-1, no i porażka z Chelsea 4-0. W następnym odcinku będziemy mieli półmetek sezonu po meczu z Manchesterem United. Później rewanż Sunderland, Southampton i Tottenhamem, więc znowu są ciekawe mecze. Więc zapraszam Was serdecznie do oglądania, subowania, dawania łapek i komentowania. Hej, do zobaczyska.